Zadanie pierwsze, strona 179. Na 70. urodziny dziadka Eusebiusza przyjechało 48 osób. Czyli razem 48. Wśród gości było 3 razy więcej dzieci niż dorosłych. Ile było dzieci, a ile było dorosłych? Jeszcze raz. Wśród gości było 3 razy więcej dzieci niż dorosłych. Czyli nic nie wiemy o dorosłych, a dzieci było 3 razy więcej. Dodajemy to do siebie. Bo łącznie było 48. Sumujemy. Dzielimy na 4. 12. Czyli było 12 dorosłych. 12 razy 3. 36. I 36 dzieci. No i już. Zadanie czwarte, strona 180. Zegar z kukułką waży 5,5 kg. Kukułka jest o 5 kg lżejsza od zegara. Ile waży zegar, a ile kukułka? Czyli łącznie 5,5 kg. Kukułka jest o 5 kg lżejsza od zegara. Czyli tyle waży kukułka, a tyle zegar. No i już. Zadanie piąte, strona 180. Pani Kowalska zarabia miesięcznie o 200 zł więcej od pana Kowalskiego. Czyli nie wiemy, ile zarabia pan Kowalski, a pani o 200 zł więcej. W ciągu roku oboje zarobili 48 tysięcy. W ciągu roku. Rok ma 12 miesięcy. A razem zarobili 48 tysięcy. Jakie jest miesięczne wynagrodzenie pani Kowalskiej, a jakie pana Kowalskiego? Wymnożymy to sobie. No to. Przyrównujemy. Przenosimy, a to dodajemy. Odejmujemy. I dzielimy na 24. Dzielimy z boku. I x wynosi tyle. Czyli pani, która zarabia o 200 zł więcej od pana, zarabia tyle, a pan po prostu 1900 zł. No i już. Zadanie szóste, strona 180. Bogdan wziął na obóz w góry 80 zł. Na napoje wydał 2 razy więcej niż na lody, a o 5 zł mniej niż na napoje wydał na słodycze. Za 15 zł kupił upominki dla rodziców. Wrócił bez pieniędzy, gdyż ostatniego dnia zgubił 10 zł. Ile pieniędzy wydał na lody? Ok, no to lecimy od początku. Na napoje wydał 2 razy więcej niż na lody. Wiem, że o lodach nic nie ma, których nawet nie napisałam. Okay. Na napoje wydał 2 razy więcej, a o 5 zł mniej niż na napoje wydał na słodycze. Za 15 zł kupił upominki dla rodziców. No i wrócił bez kasy, gdyż ostatniego dnia zgubił 10 zł. Jak mógł. No ale okej. Czyli to wszystko przyrównujemy do 80 zł.
Dodajemy. I teraz tutaj. 25 minus 5 to 20. Minus, bo przenosimy na drugą stronę. Dzielimy na 5. I jest równe 12. Pytanie na zadaniu tylko o lody, czyli nie musimy nic więcej wyliczać. No i już. Zadanie 7, strona 180. Krzyś rozbił skarbonkę i policzył, że było w niej 32 zł w nominałach. 2 zł, 1 zł 50 groszy i 20 groszy. 2 złotówek było 2 razy mniej niż złotówek. 2 razy mniej. Czyli dzielimy na 2. A 50 groszówek było 2 razy więcej niż złotówek. 20 groszówek było 10. Ile było monet w skarbonce? No to lecimy. Zapisujemy. Razy 2 po 2 złote. Złotóweczka. 50 groszy. 20 groszy. Łącznie 32 złote. To jest x. 1 razy x to po prostu x. Połowa z dwóch to 1. A z tego mamy 2. Dodajemy. Przenosimy. Dzielimy na 3. 10. X wynosi 10. I wracamy do góry. Czyli 2 złotówek było 5. Złotówek było 10. 50 groszówek było 20. No i już. Zadanie 8, strona 180. Jaś kupował haczyki w sklepie wędkarskim. Duży haczyk był o 7 groszy droższy od małego. Droższy od małego. Za 8 dużych haczyków, albo to za chwilę, i 6 małych zapłacił 3,50. Ile kosztował duży haczyk, a ile mały? No i teraz uwaga, to musimy sobie zamienić. Złotego. Więc wpisujemy to. To liczymy. Dodajemy. Dzielimy na 14. Ok, to policzymy to z boku. Dwudziestu dziewięciu dwa razy. Czyli x jest równe 0,21. Git. Czyli tyle ma. Tyle kosztuje mały haczyk, a duży jest 7 groszy droższy, czyli 28 groszy. No i już. Zadanie 10, strona 180. Na bardzo nudnym wykładzie, witamy na Politechnice, połowa studentów drzemie, a 1/3 rozwiązuje krzyżówki. Wśród pozostałych 6 słucha, 5 osób czyta książkę i tylko jedna studentka pilnie notuje.
Ilu studentów jest obecnych na tym wykładzie? Żaden. Wszyscy śpią w domu. Dobra, lecimy. Drzemie połowa, czyli łącznie jest ich x. Bo połowa, nie? Jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki. Czyta książkę 5 osób, słucha 6, a notuje 1. Kujo. No to wszystko dodajemy i przerównujemy do x. To sobie na razie zostawimy. Dodajemy. Ok. No to bawimy się w zamianę. Ok. Czyli mamy 5 szóstych x minus 6 szóstych x, bo 1, czyli 6 szóstych. Czyli nam z tego zostaje minus 1 szósta x równa się minus 12. Dzielimy na minus 1 szóstą. Czyli mamy już liczbę dodatnią. Razy kopertka 6. 72 studentów. No i już. Zadanie 12, strona 181. Książki Ali stoją na trzech półkach. Na drugiej półce jest o 15 książek mniej niż na pierwszej. Ok. I dwa razy więcej niż na trzeciej. Na pierwszej i trzeciej półce jest razem dwa razy więcej książek niż na drugiej. Ile książek ma Ala? Na drugiej półce jest o 15 książek mniej niż na pierwszej i dwa razy więcej niż na trzeciej. Czyli jeżeli na drugiej jest dwa razy więcej niż na trzeciej, to na trzeciej jest dwa razy mniej niż na drugiej, jakkolwiek to brzmi. Czyli połowę mniej od tego. No i mamy policzyć, ile jest książek. Więc zapisujemy. Na pierwszej i trzeciej półce jest razem dwa razy więcej książek niż na drugiej. Razem dwa razy więcej niż na drugiej. A żeby była równość, to musimy zwiększyć półkę drugą dwa razy. Wiem, ciężkie, no ale musimy dać radę. Mnożymy razy 2, żeby usunąć. I teraz uwaga, mnożymy razy 4. Ok. Dodajemy. Przenosimy. I przenosimy. Odwracamy znaki. I wracamy do góry. 45 książek. 45 minus 15, 30. Mamy policzone 30 na 2. 15. Dodajemy 90 książek. No i już. Zadanie 14, strona 181. Hrabia Barszczyk wezwał swoich podwładnych do zbierania grzybów. Ogłaszam grzybobranie. Za każdy przyniesiony mi grzyb jadalny zapłacę talara, ale za każdy grzyb trujący odbiorę 3 talary. Hrabia Barszczyk. Antek przyniósł hrabiemu 50 grzybów i zarobił 18 talarów. Ile zebrał grzybów jadalnych, a ile trujących?
No i zaczynamy bardzo niemiłą rzecz, bo układ równy. Zaczynamy go od takiej klamerki. Teraz tak. Jadalne jak J i trujące jak T. Czyli J, jadalne, trujące. Wiemy, że przyniósł mu ich 50. I teraz tak. Jadalny był za talara. Nie piszemy 1. J, no bo bez sensu. Minus 3T. Bo zabieramy 3 talary. I wiemy, że z tego równania wychodzi nam 18. Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. Kolejne. Z pierwszego musimy sobie wystawić jakąś literkę. Może być to J, może być to T. Jak wolicie, ja wystawiam sobie J. Czyli zaczynam od 50 minus T. Bo zamieniam stronami. I teraz tą różnicę przenoszę do równania poniżej. Nie piszę już J, tylko 50 minus T minus 3T równa się 18. Robimy takie wcięcie, opuszczamy klamerkę i to wyliczamy. Zaczynamy od T. Mamy minus 4T, 18 minus 50. Minus 4T równa się minus 32. Dzielimy na minus 4. T, tutaj też liczba dodatnia, 8. Powracamy do klamerki. Zaczynamy od wyliczenia jotki. Czyli J to 50 minus 8. A tutaj mamy T, to po prostu 8. Czyli J jest równe 42 niejadalne, a 8 trujących. No i już. Zadanie 15, strona 182. Szymon zdobył 54 punkty ze sprawdzianą składającego się z 15 zadań. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymał 5 punktów, a za każdą złą lub brak odpowiedzi stracił 2 punkty. Ile zadań rozwiązał prawidłowo? I znów mamy układ równy. Zaczynamy od klamerki. Robimy D jako dobrze, Z jak źle. Dobre to jako Z. I złe zadanie równa się 15 zadań. I teraz tak. Za 5 punktów jest dobre zadanie, a minus 2 punkty za złe. Łącznie punktów miał 54. I zaczynamy. Wystawiamy sobie D. 15. Przenosimy Z. Podstawiamy do tego. Ale uwaga! Tutaj mamy piątkę, a tutaj różnicę. Czyli mamy 5. Podstawiamy D. A resztę przypisujemy. Trzeba robić wcięcie, no ale nie zmieścimy się, więc zaczynamy gdzieś tak odtąd. 5 razy 15, 75, minus 5z, minus 2z jest równe 54. Zaczynamy od zetek. Minus 7z, najpierw 54, minus 75. Minus 7z jest równe minus 21. Dzielimy na minus 7. Daje nam 3. Czyli złych zadań było 3. Wracamy do góry. Do tego. Dokładnie do tego. Dobre to 15 minus złe. Czyli 3. Złe. 3. Dobre. No, to 12, a złych zadań miał 3, czyli łącznie 15 zadań. No i już. Zadania 28, strona 184. W pewnym trójkącie równoramiennym
Kąt między ramionami ma miarę o 33 stopnie mniejszą niż kąt przy podstawie. Oblicz miarę kątów tego trójkąta. Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180, czyli alfa plus alfa plus alfa minus 33 stopnie. To 180 stopni. Dodajemy i przenosimy. Dzielimy na 3. 21 na 3 to 7, a 3 na 3 to 1. 71 stopni. Tyle wynoszą miary kątów przy podstawach. I teraz wyliczamy ...38 stopni. No i już. Zadanie 29, strona 184. W pewnym trójkącie jeden z kątów jest dwa razy większy od drugiego i o 20 stopni mniejszy od trzeciego. Czyli bierzemy sobie ten dwa razy większy od tego, ale 20 stopni mniejszy od tego. Czyli do tego wystarczy 20 stopni. Suma miar kątów w trójkącie 180 i zaczynamy od góry. Dajemy, przenosimy. Dzielimy na 5. 32 stopnie. Tyle wynosi alfa. Drugi kąt wynosi 64 stopnie. Wiemy, że to 64 plus 20, czyli to 84 stopnie. No i już.